Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, zapewne wiele razy już to słyszeliście na tym kanale, ale zastanawiacie się, jak to jest, że stoję tak daleko od aparatu, a mimo to dźwięk, który nagrywam, jest taki fajny. I zapewne myślicie, że robię teraz voiceover, czyli siedzę przy komputerze i dogrywam ten dźwięk. Czy możesz coś, Tomku, na ten temat powiedzieć? CB750. Przepraszam na skundkę. Nie, nie nagrywam ci voiceovera. No to może myślicie, że dogrywam ten dźwięk bezpośrednio z telefonu, który trzymam przed sobą i to on rejestruje, a potem w postprodukcji łączę go razem z tym, co nagrało się na aparacie. Czy tak jest? No niestety tak nie jest. A więc jeżeli to nie jest voiceover nagrany na komputerze, ani łączenie się z telefonu i zgrywanie z niego bezpośrednio narracji, to może być tylko jedno rozwiązanie. Saramonic Blink 500 Pro X B2R. I w tym filmie powiem Wam, co to jest za urządzenie, jakie ma featurey, co możemy dzięki temu zyskać i dla kogo to jest. Jeżeli jesteście ciekawi tego mikrofonu bezprzewodowego, krawatowego, to zapraszam Was do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, te mikrofony krawatowe otrzymałem od sklepu infoto.pl i tak, mogę je zatrzymać po recenzji na swój własny użytek, więc jest to film sponsorowany, ale Saramonic nie ma kompletnie wpływu na to, co powiem w tym filmie, a o efekcie tej recenzji dowie się w tym samym momencie co Wy, czyli w momencie publikacji tego filmu na YouTubie. A więc zacznijmy od szybkiego unboxingu i będę Wam mówił, co znajduje się w tym opakowaniu, jak również opowiem Wam trochę o przydatności i specyfikacji rzeczy, które tutaj są. Na początku w pudełku wita nas takie opakowanie, w którym jest bardzo ładne i zgrabne, można by powiedzieć, woreczek, etui na akcesoria. I to, co jest ciekawe, to Saramonic daje bardzo duży zestaw akcesoriów i zaraz Wam pokażę jaki. Jak widzicie, z tego opakowania wypadło całkiem sporo rzeczy. I teraz tak, na początek dostajemy dwa dedkaty, które możemy podłączyć sobie do naszych mikrofonów krawatowych i dzięki temu, kiedy będzie jakiś wieczny dzień, kiedy będziemy wychodzili na dwór, możemy być spokojni o to, że to nagranie będzie czyste i nie będzie tych szumów wiatru, które z reguły są, kiedy nie mamy założonych takich dedkatów. Następnie mamy dwa kable. Jeden kabel jest do podłączenia naszego zestawu do telefonu, a drugi kabel jest do podłączenia naszego zestawu do aparatu. Ja zaraz oczywiście, jak tylko rozpakuję i zacznę Wam opowiadać, to podłączę ten zestaw i będziecie słyszeli dokładnie ten sam głos, który będzie nagrywany z tego mikrofonu krawatowego, tak jak zresztą na wstępie tego filmu, plus będziecie mieli porównanie, jak to brzmi z Blue Yeti i jeszcze dostawimy sobie na przykład Rode Video Micro. Kolejna rzecz, którą otrzymujemy, jest to kabel USB-C, dosyć krótki, ale wystarczający. Mogłaby być jeszcze jakaś ładowarka do tego, ale nie ma i możemy ładować ten zestaw nawet z laptopa albo powerbanka. No i to, czego nie ma w innych zestawach, jak się orientuję, czy u DJI-a, czy u Rode'a, to są mikrofony krawatowe, które są dołożone do tego zestawu, czyli możemy je podłączyć do naszych nadajników i te mikrofony krawatowe przypiąć sobie, a same nadajniki schować w kieszeni bądź w innym ustronnym miejscu i wtedy nie będą nam rzucały się tutaj w oczy. Często też nie mamy jak przypiąć tych mikrofonów, bo tutaj mamy bardzo luźną koszulkę, więc one by latały, więc takie mikrofony krawatowe są świetnym rozwiązaniem, aby można było korzystać z tego zestawu w sposób bardzo wygodny, a jednocześnie dyskretny. Jeżeli przejdziemy sobie dalej do pudełka, to mamy tutaj oczywiście naklejki Saramonic, które możemy sobie gdziekolwiek przykleić, gdzie chcemy. Mamy jakiś certyfikat jakości, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi, która jest w języku polskim i języku chińskim. Chyba chińskim, tak. Chociaż powiem Wam, że zestaw jest na tyle intuicyjny do pracy, do ustawienia, że nie ma konieczności znania zaawansowanego języka angielskiego, aby się nim posługiwać. No i to, co jest chyba najważniejsze w tym zestawie, czyli już konkretnie mikrofony. A w zasadzie, kiedy wyjmujemy z pudełeczka, to mamy bardzo ładne etui. To etui między innymi przekonało mnie do wybrania tych mikrofonów od marki Saramonic, a nie Rode Wireless Go, ze względu na to, że tam mamy luźne mikrofony w takim właśnie woreczku,
i to wszystko trzymamy luzem. Tutaj oczywiście też możemy je wrzucić, ale to, co robi te etui, to jest nasz też powerbank, który wystarczy na 25 godzin ładowania wewnętrznych mikrofonów i mikroportu. I kiedy naciśniemy sobie ten guzik, to naszym oczom ukażą się diody, które mówią o poziomie naładowania, a jeżeli mikrofony by się dodatkowo ładowały, to też konkretne ustawienie diod, które znajdziecie zresztą w instrukcji, mówiłoby o tym, że w środku są ładowane nasze mikrofony. I teraz, kiedy otworzymy sobie to pudełko, to naszym oczom ukazują się już dwa nadajniki i jeden odbiornik. I powiem Wam tak, wygląda to bardzo estetycznie, jest ładne, zgrabne. Co ciekawe, kiedy tylko otwieramy pudełeczko, a mamy już uruchomione te mikrofony, to tak jak możecie zobaczyć, już nasz odbiornik zaczyna działać, a kiedy tylko wyciągniemy jeden mikrofon, one od razu się uruchamiają i można od razu zacząć działać. Zobaczcie, nie musimy nic włączać, to od razu działa. Ja tutaj widzicie tre po mikrofonie, a tutaj skacze skala na odbiorniku. Ale po kolei. Zacznę może omawianie od odbiornika, żebyśmy już mogli sobie podłączyć i żebyśmy ten dźwięk, który widzicie tutaj w prawym górnym rogu, gdzie jest napisane, że to jest Blue Yeti, żebyśmy ten dźwięk mogli już podmienić na Saramonika i wtedy zacznę już omawianie nadajników. A więc co mamy na odbiorniku? Na odbiorniku mamy dwa przyciski. Jeden to jest set, którym możemy przełączać się między ustawieniami i wchodzić do menu, kiedy sobie dłużej przytrzymamy. Drugim możemy wyjść z menu i jest to taki chodzenie po menu w drugą stronę. A po drugiej stronie znajduje się przycisk Power. Jeżeli dłużej przytrzymamy, to włącza i wyłącza odbiornik, jak również Mute. To, co jest fajne, to, że producent daje nam jeszcze na tym odbiorniku dwa wejścia na mini jacka. Jedno z tych wejść jest to wejście oczywiście na podłączenie się do telefonu, do aparatu, żebyśmy mogli nagrywać na nim dźwięk. Ale drugie wejście jest to wejście słuchawkowe. I osoba, która stoi przy aparacie, która stoi przy telefonie, może włożyć sobie słuchawkę do ucha i na bieżąco mieć odsłuch tego, co Wy mówicie, co wyłapuje ten odbiornik. Więc jest to genialna sprawa, aby kontrolować Wasz dźwięk. Jeżeli macie z kim nagrywać, to druga osoba, która Was nagrywa i chodzi z aparatem, może dosłownie być Waszym jednocześnie dźwiękowcem, który mówi, że ej, odwróć się, albo na przykład mów głośniej, albo zwiększ sobie gaina na mikrofonach, może to robić. Jeżeli chodzi o menu w tym odbiorniku, to możemy w nim ustawić głośność odsłuchu, możemy sprawdzić, jaka jest aktualna wersja oprogramowania, możemy sparować ponownie mikrofony, możemy przywrócić ustawienia fabryczne, wybrać język pomiędzy angielskim albo chińskim, możemy podświetlenie włączyć, uruchomić klawisz mutowania i wybrać sposób nagrywania pomiędzy stereo a mono. I teraz, czym różni się nagrywanie stereo a mono, to zaraz zobaczycie na przebitce, którą Wam pokażę. Jeżeli chcecie nagrywać sami, to wybieracie sobie mono i wtedy, obojętnie który nadajnik weźmiecie i założycie sobie, to on bezpośrednio będzie nagrywał na ścieżkę prawą i na ścieżkę lewą, tak jak to ma miejsce na przykład w tym mikrofonie. Tutaj nie ma rozgraniczenia pomiędzy lewą i prawą stroną w tym momencie. W tym momencie nagrywam zarówno na prawą, jak i na lewą ścieżkę. Obie są takie same. Ale kiedy przełączycie sobie tryb na stereo, to możecie zacząć nagrywać dwoma nadajnikami jednocześnie, tak jak wcześniej, z tym, że jeden nadajnik będzie nagrywał lewy kanał, drugi nadajnik będzie nagrywał prawy kanał. No dobrze, dźwięk jest teraz ustawiony na stereo, tak więc nagrywacie jednym mikrofonem na jeden kanał, a drugim mikrofonem na drugi kanał. I teraz dokładnie powinniście mnie słyszeć tylko i wyłącznie z jednego głośnika bądź z jednej słuchawki, jeżeli robicie odsłuch. A sprawdźmy, co się stanie, jeżeli odłożę ten mikrofon i podejdę do drugiego. Teraz powinniście mnie słyszeć z drugiej słuchawki bądź z drugiego głośnika, ponieważ używam drugiego nadajnika. Jestem w takiej odległości, że raczej tamten nie powinien łapać dźwięku, dzięki czemu można dwie linie odsłuchowe edytować osobno w Waszym programie do postprodukcji. I gdybym miał miejsce teraz wywiad, to bez problemu mógłbym z kimś rozmawiać i nie wchodzilibyśmy sobie w słowo, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe. A zobaczcie, co się stanie, kiedy wezmę oba mikrofony do ręki.
a teraz mówię do obu mikrofonów. I pewnie słyszycie mnie teraz bardzo fajnie z obu głośników bądź obu słuchawek, jeżeli odsłuchujecie tego na słuchawkach. Jeżeli słuchacie tego na telefonach, no to raczej różnica może być nikła. Ale jeżeli wasze telefony mają dźwięk stereo, to również powinniście słyszeć tą różnicę. Tak więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. A jeżeli przełączymy się w tryb mono, to nieważne do którego mikrofonu będę mówił, zawsze dźwięk będzie nagrywany na dwie ścieżki jednocześnie. Zupełnie inaczej, jak ma to miejsce teraz. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam, o co chodzi w trybach stereo a mono. Dodatkowo odbiornik posiada złącze USB, dzięki czemu możemy osobno go ładować, więc nawet jeżeli nie mielibyśmy case'a ładującego, to zawsze możemy się podłączyć pod powerbank albo pod zwykłą ładowarkę i doładować go sobie. No dobrze, to jeżeli już odbiornik mamy omówiony i mogę przejść do nadajników, czyli mikrofonów, to może włączę już Saramonika do aparatu i będziemy mieli piękne porównanie dźwięku z Blue Yeti i jednocześnie z mikrofonów krawatowych, a więc uwaga! No dobrze, zestaw Saramonika jest już podpięty pod aparat, a więc słyszycie teraz, jak to brzmi z tego mikrofonu. I jednocześnie, jeżeli będziecie obserwować prawy górny róg, to będzie się zmieniało pomiędzy właśnie Saramonik, pomiędzy Blue Yeti i pomiędzy Rode Video Micro, abyście mogli zobaczyć, jak ten dźwięk jest zbierany w rzeczywistości i jaka jest różnica w barwie głosu, bo ta różnica jest na pewno. Ja już pierwsze odsłuchy tych mikrofonów mam za sobą. I mogę wam powiedzieć, że jest to zgoła różny dźwięk. Czy jest to źle? Nie, nie jest to źle. Każdy z tych zestawów to jest zupełnie nieco innego. To jest mikrofon do nagrywania stacjonarnego. To jest mikrofon bardziej do vlogowania, który ma nam ułatwić to nagrywanie. To są mikrofony, które są bardzo uniwersalne. Ale jak są uniwersalne, to powiem wam teraz. Dobrze, ale zanim przejdziemy jeszcze do tej uniwersalności, to może powiem, jak wygląda i z czego składa się sam nadajnik. Nadajnik Saramonika jest bardzo mały, jest kompaktowy i powiem wam, że naprawdę, zobaczcie, nie widać go prawie na mojej koszulce, a jeżeli chcemy, możemy jeszcze podłączyć do niego mikrofon krawatowy i dzięki temu będziemy mieli tutaj tylko mały cypek wystający, o taki, którego praktycznie nie widać, a sam nadajnik możemy schować sobie do kieszeni czy przypiąć przy pasku, jak uważacie. I co już konkretnie mamy na tym nadajniku? Mamy oczywiście też złącze USB, dzięki któremu możemy ładować ten mikrofon, jeżeli byśmy zapomnieli naszego case'a ładującego. Mamy plus i minus do zwiększenia lub zmniejszania gaina, czyli do zwiększania głośności, która jest nagrywana tym mikrofonem, a z drugiej strony mamy przycisk uruchomienia i mute do wymutowania tego mikrofonu. Tak jak powiedziałem, nadajniki są ultra małe, mają mikrofony pojemnościowe, które zbierają z każdej strony, więc najlepiej kierować je w stronę twarzy. A to, co jest w nich fajnego, to to, że oprócz tego, że my możemy podłączyć mikrofon krawatowy, że możemy założyć dedkata, to możemy tych mikrofonów używać jako dyktafonów, bo jest jeszcze jeden przełącznik, który jest ultra ważny w tym całym zestawie. To, co wyróżnia go od wielu innych producentów. Rode Wireless Go 2 też to stosuje i powiem wam, to jest genialne rozwiązanie. Ponieważ jeżeli wypuszczacie się gdzieś na nagrywanie z tymi mikrofonami i nagle zdarzyłoby się, że gdzieś gubicie zasięg, że rozładował się aparat, a zależy wam na dźwięku, który ma być nagrany, to przełączając ten przycisk w tą pozycję, że pojawia się tutaj czerwone pole, tak jak widzicie, powinno być teraz ładnie to widać, to ten mikrofon teraz nagrywa do swojej pamięci wewnętrznej. I o co chodzi z tą pamięcią wewnętrzną? Każdy z tych nadajników ma po 8 GB pamięci. To wystarczy na około 24 godziny, tak podaje producent nagrania. Powiem wam, że jeżeli o mnie chodzi, to mi by wystarczyło, gdyby było, nie wiem, 4-6 godzin takich nagrań i one szły w pętli, bo one teraz idą w pętli. Jeżeli nagracie 24 godziny materiału i nagrywacie 25 godzinę, to zaczyna się nadgrywać pierwsza godzina tego materiału, który jest nagrany na tej wewnętrznej pamięci. I jeżeli podłączycie sobie ten mikrofon przez wejście USB, które się tutaj znajduje, do komputera, to możecie zgrać ten materiał tak jak zwykły dźwięk nagrany na dyktafonie, czy chociażby na telefonie. Co jest ważne też, sam case, który jest tutaj, ma baterię wystarczającą sobie na naładowanie 25 godzin działania tych mikrofonów i odbiornika. Ale, żeby było mało, te małe cudeńka mają tutaj też wbudowane baterie,
których żywotność jest pomiędzy 10 a 11 godzin. Wyobrażacie to sobie? 10 a 11 godzin. To znaczy, że jak naładujecie do pełna case'a i naładujecie do pełna mikrofony, to w zasadzie ja mógłbym zapomnieć w ciągu miesiąca o ładowaniu tych sprzętów i nie martwiłbym się o to, że gdzieś zabraknie mi tej baterii, która zasili te maleństwa. No 25 i 10 godzin jeszcze dodatkowo, to jest naprawdę ogrom czasu. Jeżeli chodzi o zasięg, to podawany przez producenta to jest około 100 metrów. I powiem Wam tak, może nie będę teraz gdybał na temat tego, jaki ten zasięg jest, po prostu sobie to zobaczmy. No dobrze, przejdźmy teraz do testu odległości. Powiem Wam tak, jeżeli o mnie chodzi, to nagrywanie wszystkich filmów będzie odbywało się mniej więcej 5, może 10 metrów od kamery, więc nie mam potrzeby, aby oddalać się na 100 metrów. Ale jako, że producent deklaruje, że jest te 100 metrów zasięgu, to postanowiłem, że chociaż kawałek postaram się przejść w tamtym kierunku, będę szedł do Was tyłem, żebyśmy zobaczyli, czy moje ciało będzie też przeszkodą, jeżeli chodzi o nadajnik. A jeżeli usłyszę w mikrofonie, w słuchawce, w którym jesteśmy połączony z telefonem, od mojego operatora, że przerywa ten dźwięk, to się odwrócę i będę szedł do Was przodem, żebyśmy zobaczyli, czy bezpośrednie połączenie z nadajnikiem coś daje. Jak widzicie, mam podłączony nadajnik tutaj. Założyłem już deadcata, ponieważ jest trochę wiecznie, to od razu zobaczymy, jak izolacja tego dźwięku wygląda. A dodatkowo na aparacie, co widzicie teraz na przebitkach, jest założony odbiornik podłączony po kabelku. A więc zaczynamy ten test, ja już będę szedł. I tak jak wspomniałem, mikrofony te posiadają również pamięć wewnętrzną, więc spokojnie, jeżeli byśmy mieli utratę jakiegoś materiału, moglibyśmy skorzystać z tego, że nagrywa on również w środku swojej pamięci. Nawet jeżeli teraz zaczęłoby przerywać, to będziemy mieli takie zabezpieczenie. Oho, dostałem znak, że przerywa. Tylko dokończę. Będziemy mieli zabezpieczenie, że ten materiał nie zostanie stracony. Czyli teraz już dostałem informację, że powoli zaczęło przerywać. Powiem Wam, jestem jakieś 30 metrów od aparatu. 25 powiedzmy. I teraz będę szedł sobie spokojnie tyłem. I proszę tylko o informację, czy dobrze mnie słychać? Czy wszystko jest w porządku? Czy mnie teraz słychać? Jeszcze mnie słychać. Jeszcze dostaję informację, że jest ok. Powiem Wam tak, teraz stoję 25, 30, jakieś 50 metrów od aparatu. Mógłbym tak powiedzieć śmiało. Więc myślę, że w normalnych warunkach nie ma potrzeby, żeby już na taką odległość nagrywać. Poczekajcie, teraz przejdę przez ulicę, żeby mnie tu żaden samochód nie potrącił podczas nagrywania tego materiału. I idę dalej. Jak mnie teraz słychać, powiedz? Dobrze. Dobrze mnie słychać. Słuchajcie, ja cały czas mam potwierdzenie od osoby, która mnie wspiera teraz, że słychać mnie wciąż dobrze. I powiem Wam, że jestem już naprawdę daleko od nadajnika. Czekajcie, bo samochód jedzie. Nadal mnie dobrze słychać? Zgadza się. No proszę. Jestem już ponad 50, grubo ponad 50 metrów od nadajnika. Nie wiem, czy tu nie można by już założyć, że to jest setka, ale na Google Maps sprawdzę i podam Wam dokładną odległość. Jak teraz? Dobrze słychać. Niesamowite. No myślę, że już chyba nie ma co dalej się oddalać, a zobaczymy. Powiedz mi, teraz przerywam słuchawce, jeżeli stoję tyłem. Teraz kompletnie mnie przerwało. A jak się obrócę przodem, to czy jest jeszcze dźwięk? Halo? A czy ten dźwięk jest czysty, czy jest klarowny, czy mnie w miarę dobrze słychać, czy przerywa, już zaczyna coś nie łączyć? Halo, halo, dobrze, dalej łączy. No słuchajcie, ja już myślę, że chyba nie ma sensu dalej iść. Mam jeszcze tylko jeden test, który chciałbym zrobić, to znaczy wejdziemy sobie za budynek i tam nagramy. Jako, że ja mam cały czas jeszcze połączony drugi telefon, którym mogę siebie nagrywać. To będziecie mieli i nagranie z kamery, i tą przebitkę z telefonu. To jak widzicie, zasięg jest niesamowity, spójrzcie. Tam jest aparat, tam po drugiej stronie, ledwo go widać w kadrze. Czy słychać mnie nadal dobrze, jak teraz idę? Słychać mnie cały czas, super. To sobie teraz przejdziemy i wiecie co zrobimy? Pójdziemy w tą tutaj uliczkę i spotkamy się za domem, zobaczymy w jakiej odległości za obiektem stałym zacznie nas przerywać, ponieważ jak widzicie moje ciało już blokuje możliwość nagrywania. To sprawdzimy sobie teraz. Uwaga, teraz potrzebuję potwierdzenia od operatora. Czy mnie słychać? Stoimy już w bezpośrednim. Już mnie nie słychać, mam informację. Więc widzicie, jeżeli tylko na drodze między nadajnikiem a odbiornikiem coś się pojawi,
to momentalnie traci on zasięg. A teraz wyjdziemy sobie. Ja już widzę mojego pomocnika. Powiedz mi, jak teraz? Czy mnie słychać? Czy dźwięk wrócił? Dźwięk wrócił, jest czysty. No to słuchajcie, jak widzicie, stałem tam daleko. Tutaj macie już napisane, jaka to jest odległość w linii prostej, jeżeli mam do nadajnika. I muszę wam powiedzieć, że w zupełności jest to wystarczające do tego, aby spokojnie nagrywać. A tak jak mówię, gdyby nawet coś było nie tak, zawsze możecie przekręcić na czerwone pole w waszym nadajniku przełącznik i dzięki temu wasze nagranie będzie zabezpieczone, a tego zabezpieczenia jest aż 8 GB wbudowanej pamięci, co wystarczy na jakieś 24 godziny nagrania i to się nagrywa w pętli, więc jeżeli będziecie nagrywać więcej, to będzie się zapętlało, więc nie ma w ogóle ryzyka, że stracicie jakieś nagranie. No okej, test zasięgu myślę można uznać za zdany, możemy wracać do dalszej części recenzji. No i jak widzicie, zasięg jest naprawdę powalający. Ja wam powiem, że tak zresztą jak powiedziałem na tej przebitce, jeżeli będę coś nagrywał, to nie wiem, będę oddalał się na 5-10 metrów od kamery. To już wydaje mi się, że są odległości, które pozwalają na bardzo swobodne nagrywanie. A tak jak widzieliście, możemy stać nawet na odległości 60 metrów. Jeżeli stoimy przodem do mikrofonu, to wciąż wszystko genialnie słychać. No dobrze, ale żeby sztucznie nie przedłużać tego filmu, przejdźmy sobie do podsumowania. Cena tego zestawu, czyli Blink 500 Pro X B2R od Sara Monika, nazwa jest strasznie długa, ale da się ją zapamiętać, to 999 zł aktualnie w sklepie infoto.pl. Jeżeli ktoś zastanawia się nad mikrofonami bezprzewodowymi, takie, które właśnie tak jak ja można wykorzystywać, trzymając odbiornik na aparacie i nadajnik przy sobie, to powiem wam, jest to dla mnie genialne rozwiązanie i po pierwszym odsłuchu już pierwszych filmów, które sobie nagrałem, coś pięknego, naprawdę. Dźwięk w zupełności wystarczający, a powiem nawet więcej. Jak dla mnie, to jestem zaskoczony jakością, pomimo innej barwy dźwięku między różnymi sprzętami, ale jestem zaskoczony jakością tego dźwięku, który wychodzi z tych maleństw. A są to naprawdę maleństwa, spójrzcie, to jest bardzo drobny sprzęt. Ponadto te mikrofony możemy podłączyć zarówno do aparatu, jak i do telefonu. Możemy wykorzystywać je tak jak ja teraz, kiedy nagrywam solo i ścieżka dźwiękowa idzie bezpośrednio na prawe i lewe ucho, że tak powiem. A możemy też wykorzystywać przy wywiadach, kiedy dwie osoby ze sobą rozmawiają. Wtedy możemy rozłączyć te ścieżki dźwiękowe. Jeden mikrofon będzie nagrywał na ścieżkę prawą, drugi na lewą. Możemy te ścieżki potem pojedynczo wyciszać. A więc mamy nagranie takie, jak jest teraz i w postprodukcji możemy widzieć zarówno ścieżkę z jednego mikrofonu, jak i z drugiego osobno. Ponadto mikrofony posiadają wbudowaną pamięć, która pozwala na nagrywanie w backupie, więc jest to kolejna super sprawa. Gdyby cokolwiek się okazało, że zgubimy zasięg, pojawią się jakieś zakłócenia, to tutaj mamy oryginalnie nagrany dźwięk i nie potrzebujemy tego, co jest nagrane na aparacie. Możemy sobie ten dźwięk podłożyć i wszystko uratować. Powiem wam, że pewnie zdarzy mi się w wielu sytuacjach, że gdzieś zapomnę się, gdzieś się odwrócę, gdzieś wejdę za jakąś ścianę i będę musiał ratować się właśnie tym backupem. No coś pięknego. Tak więc kończąc już tą recenzję, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania co do tych mikrofonów, proszę zadawajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, a jak czegoś nie będę wiedział, postaram się dowiedzieć specjalnie dla was. Mam nadzieję, że ten film choć kilku osobom, które borykają się z takim dylematem jak ja, jaki mikrofon krawatowy wybrać, pomoże w wyborze, a jeżeli chcielibyście kupić, to pamiętajcie, infoto.pl, bardzo szybka dostawa, bardzo fajny kontakt i te mikrofony naprawdę, jeżeli o mnie chodzi, sprawdzają się w 100%. Myślę, że jeżeli chodzi o mój komfort pracy, to one wprowadzą go na zupełnie inny poziom. Jeżeli o mnie chodzi, to nie będę już musiał latać z telefonem i mikrofonem krawatowym podpiętym do niego, potem synchronizować tego dźwięku, zastanawiać się, czy wszystko się dobrze nagrało. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, subskrybujcie kanał, szerokości na drodze. Na razie, cześć!